Witam Was, drodzy, serdecznie w niedzielę 30 kwietnia. Pozdrawiam z Katowic. Ta niedziela nosi nazwę Jubilate od słów Psalmu Tygodnia, Psalmu 66. Wykrzykujcie radośnie Bogu wszystkie ziemie. A hasło Tygodnia, które dzisiaj rozpoczynamy, zapisane jest w drugim liście świętego Pawła do Koryntian w 5 rozdziale, 17 wierszu. Jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne przeminęło, a nastało nowe. Kochani, te wszystkie niedziele po wielkanocnej radości, które przeżywamy, zwłaszcza ta radosna niedziela Jubilate, przypominają nam o nowym początku, o nowym życiu, o odnowieniu, odświeżeniu, o tym, co się stało w poranek wielkanocny, kiedy to dla Chrystusa, ale i także dla nas rozpoczęło się nowe życie, życie Bożych dzieci, życie części Chrystusowego ciała. I o tym, chociaż w innym obrazie, mówią słowa dzisiejszej Ewangelii z 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, gdzie w pierwszych 8 wierszach czytamy: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest rolnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby lepiej owocowała. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostanie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie będziecie trwać. Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, ten jak latorośl zostanie wyrzucony na zewnątrz i uschnie. Zbierają je, wrzucają do ognia i płoną. Jeśli we mnie będziecie trwać, a moje słowa w was, poproście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Mój Ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i staniecie się moimi uczniami. Drodzy, niesamowicie ważną rzeczą jest trwanie w relacji z Chrystusem. Jeżeli naszą wiarę traktujemy poważnie, jeżeli poważnie traktujemy to, co Chrystus nam oferuje, czyli Jego śmierć, odpuszczenie grzechów, ale także Jego zmartwychwstanie i życie wieczne, to chcemy trwać w Nim, mówiąc tak po kościelnemu trochę, może już niezrozumiale, w społeczności, czyli w relacji. Jeżeli kogoś kochamy, jeżeli kogoś cenimy, chcemy spędzać z nim czas, chcemy rozmawiać, coraz lepiej się poznawać, czerpać z siebie nawzajem. I dokładnie tak samo jest w naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Ciężko jest budować te relacje, ciężko jest znaleźć czas, żeby ciągnąć te soki z winnego krzewu. Ale warto gdzieś w ciągu dnia, może z samego rana, może pod wieczór, znaleźć taką chwilę i takie miejsce, przede wszystkim taką przestrzeń, kiedy będziemy mogli być sam na sam z Panem. Kiedy będziemy mogli wsłuchiwać, wczytywać się w Jego Słowo, kiedy będziemy mieli poczucie, że pobieramy te życiodajne soki z krzewu, tak jak drzewo czerpie przez korzenie wodę, wartości odżywcze. To dokładnie tak samo z nami. Lektura Pisma, modlitwa. To są te elementy naszego duchowego życia, które pomagają nam wzrastać. Pierwsza niedziela po Wielkanocy nosiła nazwę Quasimodo Geniti, czyli jako nowonarodzone niemowlęta, które potrzebują duchowego pokarmu, potrzebują wzrastać w wierze, potrzebują karmić się Bożym Słowem, tą właśnie relacją z Chrystusem. Kolejna niedziela Misericordias Domini mówiła o tym, że Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. Niesie nas na swoich rękach, ale także karmi, prowadzi na zielone pastwiska. I ta trzecia niedziela, Jubilate, jest naszą odpowiedzią na to wszystko, co niedzielę powielkanocne, od niedzieli wielkanocnej zaczynając, nam mówiły i dawały. Radośnie dziękujemy Bogu za naszego Zbawiciela. Radośnie dziękujemy za zbawienie, za to wszystko, co otrzymaliśmy, ale przede wszystkim dziękujemy za relację, za przykład, za to, co życie z Chrystusem nam daje. A myślę, że każdy z Was wie doskonale, co daje życie ze Zbawicielem. Nic beze mnie uczynić nie możecie. Czytaliśmy w tym dzisiejszym tekście i to też jest prawda. W życiu, w kwestii naszego zbawienia nie możemy nic uczynić bez Zbawiciela, ale także w naszym życiu jest nam dużo łatwiej, kiedy trwamy w tej relacji, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy sami, że oprócz ludzi, którzy są na naszej drodze, mamy też kochającego nas Zbawcę. Dlatego, drodzy, życzę Wam dzisiaj tej radości płynącej z niedzieli jubilaty, ale przede wszystkim tego mocnego zakotwiczenia w krzywie winnym, czyli w Chrystusie, żebyście zawsze z Niego czerpali, żeby On Was posilał, a przede wszystkim, żebyście czuli to posilenie, budowali się w tej wspaniałej relacji i trwali w tej przygodzie naśladowania Zbawiciela. Zostańcie z Bogiem. Amen.